Nam się czasem wydaje, że jeżeli ta miłość Pana Boga to jest ta miłość ludzka. Często jest tak, że jeżeli dostajemy porusza od drugich, czy ta miłość jest często poraniona, jest niepewna, nam się wydaje, że Pan nas też taką miłością kocha. A dokładnie jest odwrotnie. Pan nas kocha miłością tak głęboką, tak piękną, że nawet sobie tego nie jesteśmy w stanie uświadomić. Nawet nie jesteśmy sobie w stanie tego właściwie wyobrazić. Ksiądz Michał Olszewski, którego wspominałem, pewnego razu z jakiejś jednej parafii rekolekcyjnej z kapłanami zajechał do Sobółki i opowiada, że właściwie pokazano mu ten cud eucharystyczny, który się tam dokonał, to ciało wrośnięte w mięsień sercowy, czyli hostię, na której jest mięsień sercowy. I kiedy ta siostra pokazała to, co się tam dokonało, to powiedziałam, popłakał się, pobeczał się, tak te łzy poleciały. I wtedy sobie uświadomił jedną rzecz. Przecież każdego dnia kiedy sprawuję Eucharystię, kiedy sprawuję przyświętą, on jest dokładnie świadkiem takiego cudu. Właściwie on, trzymając w ręce kielich z winem i trzymając w ręce hostię, jest świadkiem tego, że za chwilę to się stanie naprawdę prawdziwym ciałem Jezusa Chrystusa, prawdziwą miłością. Może właśnie dlatego tu jesteśmy, w tym sanktuarium, w tym miejscu, żeby sobie uświadomić, że Pan nie tylko dokonuje cud w Sobółce, nie tylko dokonuje cuda w Legnicy, nie tylko dokonuje, czy dokonał cudu tu, w Lutureniu, ale dokonuje cud także w Twoim kościele parafialnym. Każdego dnia z rana, kiedy kapłan dotknął świętym, kiedy odmawiał modlitwę konsekracyjną, sam Jezus Chrystus jest obecny w znakach sakramentalnych i tym przyjmując, widząc zwykły opłatek, przyjmujesz naprawdę Jego ciało do Twoich ust. Może właśnie po tym dzisiejszym dniu łatwiej Wam będzie popatrzeć na codzienną Eucharystię, która może nas nudzić, może być nużąca, może być dla nas zwykłym obrzędem, może właśnie po tym dzisiejszym dniu na nowo inaczej popatrzysz na Przeświętą, na to, że Pan daje Ci samego siebie, bo tak bardzo Cię kocha, a